Witam serdecznie, dzisiaj króciutko, a mianowicie temat brzmi schowek w systemie Windows, co to jest i jak go włączyć. Szanowni Państwo, zapewne nieraz zdarzyło nam się tak, że chcieliśmy na przykład skopiować jakieś adresy stron internetowych i po prostu, nie ukrywajmy, utworzyliśmy jakiś tutaj po prostu dokument tekstowy, tak, i wklejaliśmy tutaj jakieś rzeczy po to, żebyśmy później mogli z tego skorzystać i nie zapomnieli. Tym bardziej, jeśli chcieliśmy na przykład wkleić tutaj, nie wiem, 3 adresy stron internetowych. Tutaj z pomocą przychodzi nam coś takiego jak schowek i już raz na zawsze możemy zapomnieć o edycji w notatniku. Co musimy zrobić? Musimy zrobić kombinację klawiszy magiczny Windows po prostu plus V. Także ja teraz to nacisnę i sprawdźmy, co się stanie. Stanie się coś takiego. Twój schowek jest pusty. Stwórzmy wspólnie trochę historii, kopiując do niej wiele elementów. No i dobrze. Ja to sobie teraz zamknę. Przejdźmy sobie tutaj do wujka Google i wpiszmy sobie tutaj standardową już chyba stronę, którą wpisuję do różnych materiałów, meteo.pl, swoją drogą bardzo polecam. No i dobra, i przykładowo, chciałbym sobie skopiować tutaj właśnie ten link, ponieważ w przyszłości mogę o nim zapomnieć, a na przykład za 2 godziny będę chciał z tego skorzystać. Więc co, zaznaczamy i normalnie Ctrl-C. I teraz Windows V otwieramy i pyk, i już mamy to w schowku, jak możecie zauważyć. Zamykamy schowek, sprawdźmy jeszcze raz, Windows V, nic nie znikło, cały czas jest meteo. Dobra, przejdźmy sobie, nie wiem, wirtualna Polska, tak? I powiedzmy, to też chciałem skopiować, Ctrl C i Windows V. I spójrzcie, już tutaj mamy 2 paski w schowku. Mamy wcześniejsze Meteo i mamy WP. Dobra, wejdźmy może sobie boxer.org. Też taka stronka. Dobra. No i powiedzmy, też sobie chcę tutaj to skopiować, tak? No to Ctrl-C i Windows V. I już mamy 3 zakładki. I tak to, moi drodzy, się prezentuje. No dobrze, a sprawdźmy, czy możemy sobie coś skopiować tutaj dłuższego. No powiedzmy tak. Ctrl-C, Windows V. No i tak, skopiowało się z tym, że... Tylko chyba do trzech zdań, bo później tego nie możemy jednak, nie możemy w żaden sposób tego przewinąć. Czyli to ogólnie jest przydatne w przypadku linków, tak? Żebyśmy sobie mieli w schowku dane linki do stron. Tutaj jeszcze mamy takie 3 kropeczki i teraz możemy to usunąć, możemy przypiąć. Możemy też wyczyścić wszystko. Dajmy wyczyść wszystko. No. I tak to się prezentuje. Ten schowek możemy sobie otworzyć o każdej porze dnia i nocy. O. I tak to się prezentuje. Tak jak mówię, przydatne to może się okazać w przypadku, gdy mamy do zapamiętania bardzo wiele jakichś linków. Nie musimy właśnie otwierać tutaj żadnego notatnika. Wystarczy tutaj to mieć w schowku i mieć zawsze pod ręką. I to było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.